To było najbardziej tajemnicze zlecenie, jakie miałam w swojej karierze detektywki. Długo zastanawiałam się, czy je przyjąć, ale pomyślałam, że może to być ciekawa przygoda. Stargard. Miasto na Pomorzu Zachodnim, pełne zabytków i zieleni. Nad czym tu się zastanawiać? No ale przejdźmy do rzeczy. Otóż w mieście od lat obserwowane są wszechobecne krzewy forsycji. Są dosłownie wszędzie. Rosną w parkach, na skwerach, a nawet ozdabiają ubrania niektórych mieszkańców. Nie wiadomo, czy jest to symbol jakiegoś pradawnego bractwa, czy innej mrocznej organizacji. To wymarzone zadanie dla takiej detektywki jak ja. Najpierw postanowiłam przyjrzeć się obiektowi mojego śledztwa, czyli krzewom forsycji. Na pierwszy rzut oka nie było jednak w nich nic szczególnego, oprócz wrodzonego piękna. Czy tylko to właśnie piękno mogło sprawić, że forsycja stała się tak popularna, aby malować jej wizerunek na murach? Tajemniczy informator doniósł mi, że w Stargardzie powstaje nawet osiedle forsycji. Postanowiłam się tam wybrać w poszukiwaniu kolejnych wskazówek. No proszę, okolica przepiękna. Nie ma wątpliwości, że osiedle forsycji będzie równie śliczne, ale póki co to jeszcze przyszłość. W lokalnych mediach przeczytałam, że znajdować się będzie ono na ulicy niejakiej Heleny Żybułtowskiej. Czy jej postać mogła mieć coś wspólnego z forsycjami? Intuicja podpowiadała mi, że to może być właściwy trop. Może mieszkańcy miasta powiedzą mi coś więcej na ten zagadkowy temat. Dzień dobry. Czy wie Pani, czego symbolem w Stargardzie są forsycje? Oj, słyszałam tą nazwę. Jakieś kwiatuszki czy coś, ale jaki symbol tego kwiatka, to nie wiem. Dzień dobry. Czy wie Pan, czego symbolem w Stargardzie są forsycje? Naprawdę nie wiem, chociaż nieraz baczył ten piękny taki murek, ale co to jest, to nie wiem. Wiesz może, czego symbolem w Stargardzie są forsycje? Nie wiem. Wiesz, nie wiem, na działce mam, bo mi kwitnie bardzo ładny kwitą, ale czym symbolem, nie wiem czym są, wiesz, ale się z ciekawości sobie poczytam i będę wiedziała. To kiedyś się spotkam, to Ci powiem, tak? Jasne. No ja niestety też nie wiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. Rozumiem. A czy wiedzą Panie, kim była Helena Żybułtowska i czy ma ona coś wspólnego z forsycjami? Oj, nie wiem. Ale chyba to jakaś pionierka Stargardu musiała być. I może coś związane będzie. Jestem też bardzo ciekawa. No wiesz, jesteśmy na ulicy właśnie pani Heleny Żybułtowskiej, ale... Czułam, że zbliżam się do właściwego rozwiązania. Jasne, rozumiem. Ale ciągle brakowało mi danych, aby spiąć to wszystko w całość. Postanowiłam wybrać się do miejsca, gdzie bez wątpienia uzyskam więcej informacji na temat zarówno Heleny Żybułtowskiej, jak i samych forsycji. Tak jak przypuszczałam, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym również trafiłam na pewne wskazówki. Zagłębiłam się w lekturę na temat historii miasta, starych dokumentów i dawnych gazet. Jednak zmęczenie poszukiwaniami wzięło górę. Pogrążyłam się we śnie, pełnym kwiecia forsycji. Nagle zdawało mi się, że słyszę we śnie jakiś głos. Czy to ona? Czy to pani Żybułtowska we własnej osobie przyszła wyjaśnić mi całą zagadkę? Zosiu, Zosiu. Pani Żybułtowska? Nie, Zosiu. Nazywam się Karolina Rębas. Jestem pracownikiem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Słyszałam, że zainteresowała cię symbolika forsycji w naszym mieście. To żadna tajemnica. Chętnie Ci wszystko wyjaśnię. Otóż pani Helena Żybułtowska była stargardzką pionierką i pierwszą po wojnie wiceburmistrzynią naszego miasta. Urodziła się w Warszawie. W 1944 roku uczestniczyła w powstaniu jako żołnierz Armii Krajowej. Po kapitulacji powstania warszawskiego wraz z córkami została wywieziona do obozu w Stargardzie. Gdy wojna się skończyła, zdecydowało się tutaj pozostać. We wspomnieniach Bożenny Żybułtowskiej, córki pani Heleny,
możemy przeczytać, że po zakończonej wojnie Stargard był bardzo zniszczony. Jednak oprócz kurzu, brudu i wybitych okien, dookoła było mnóstwo kwitnącej forsycji, która zachwyciła panie Żybułtowskie. To właśnie dlatego ten kwiat jest symbolem naszego miasta. Dzień Pionierów obchodzimy od 2017 roku i od tego momentu forsycja pojawia się w przestrzeni miejskiej. To dlatego wszędzie ją widujesz. Na muralu koło Kościoła Ducha Świętego, na powstającym osiedlu i podczas odbywającego się co roku biegu forsycji. Czy to rozwiązuje twoją zagadkę? Kolejna sprawa rozwiązana. Tajemnicą okazała się piękna historia sprzed lat, która jest żywa wśród mieszkańców Stargardu do dziś dnia. Dla mnie również od dziś kwitnące forsycje będą symbolem odrodzenia i nowej nadziei. Oby wszystkie moje zadania kończyły się tak wspaniale. Do zobaczenia!